Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Dawno nie było filmiku z serii Co dalej z? A że bardzo się o nią dopytujecie, to dziś zadamy sobie pytanie, co dalej z Arturem Kornikiem Sowińskim. Kornik dla KSW stoczył 14 pojedynków, z czego 8 wygrał, 5 przegrał i jedna walka została uznana za no contest. Artur miał okazję powalczenia o pas kategorii lekkiej, ale to w kategorii piórkowej zdobył pas, wygrał wiele cennych walk i zbudował w zasadzie tą dywizję, bo od jego momentu wejścia na szczyt, KSW zaczęło się zaopatrywać w coraz lepszych zawodników i dziś kategoria piórkowa jest najlepiej obsadzoną kategorią w federacji KSW. Sowiński był polskim McGregorem, godnie dzierżył ten pas i dla federacji KSW brak Kornika na szczycie jest wielką stratą. Na dzień dzisiejszy nie ma wyłonionego mistrza w tej dywizji, ale myślę, że to kwestia dwóch gal, aby ta sytuacja się zmieniła. KSW wybiera się do Wrocławia, myślę, że tam właśnie pojawi się Kornik, tylko pytanie z kim? Najlepszą opcją byłaby walka z Romanem Szymańskim. Obaj są po porażkach, obaj przegrali z Wrzoskiem i taki pojedynek byłby dobrym rozwiązaniem z punktu marketingowego, ale i dla samych zawodników byłoby to spore wyzwanie, dlatego że przegrany musiałby się liczyć z tym, że mocno opadnie w rankingach i walka o pas oddaliłaby się 3 razy bardziej niż po ostatniej porażce. To byłby bodziec do zawodników, aby dać siebie wszystko, no ale minus byłby taki, że przegrany tego pojedynku byłby w trudnej sytuacji. Dlatego ja naprzeciwko Kornika postawiłbym tego Francuza Parnasa, który na ostatniej gali wypunktował Łukasza Rajewskiego. Byłaby to na pewno walka na sprawdzenie aktualnej formy Kornika, ale i też na odbudowanie pozycji w szeregach KSW. Trzecia opcja, tutaj zastanowiłbym się nad odkurzeniem Leszka Krakowskiego. Jakiś czas temu wygrał na gali Celtic Gladiator w bardzo fajnym stylu. A dlaczego właśnie walka z Krakowskim? No myślę, że jest to dobry rywal na ten moment dla Kornika. Jest to twardy zawodnik, mocny fizycznie. No i obaj przegrali przez poddanie z Kleberem. No i czwarta, ostatnia opcja, tutaj walka z Sebastianem Kotwicą. Seba jest ostatnim najlepszym zawodnikiem kategorii piórkowej poza federacją KSW, więc też mógłby dołączyć do tego grona. No i walka z Kornikiem, myślę, byłaby ciekawym wyzwaniem dla niego, a i sam Kornik miałby godnego przeciwnika. Jestem ciekaw, z kim wy zestawilibyście Kornika. Ankieta oraz komentarze do waszej dyspozycji. Ja dalsze losy kategorii piórkowej ustawiłbym w taki sposób. Marcina Wrzoska postawiłbym naprzeciwko Klebera Kojke Erbsta i byłaby to walka o pas. Później Kornika zestawiłbym z tym Francuzem Parnasem. Romana Szymańskiego zestawiłbym z Leszkiem Krakowskim. Zakontraktowałbym Sebastiana Kotwicę i zestawił go z Łukaszem Rajewskim. No i jeszcze zastanowiłbym się nad zakontraktowaniem Kamila Łebkowskiego, ale tylko w przypadku, kiedy wygrałby na FEN20. I na początek zestawiłbym go z Sebastianem Romanowskim, który w KSW dał fajną walkę z Szymańskim i bardzo bliską walkę z Rajewskim. A jak wy to widzicie? Na dziś to wszystko, dzięki za oglądanie, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel! A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.